Travis Walker będzie kolejnym rywalem Tomasza Adamka. Do walki dojdzie 8 września w hali Prudential Center w Newark. Amerykanin w swoim ostatnim występie zastopował w 6 rundzie byłego challengera WBO Kali Michana. W maju Walker pomagał Arturowi Szpilce przygotować się do pojedynku z Gonzalo Omarem Basile. 1 września na gali w Nowym Jorku Grzegorz Proksa zmierzy się z mistrzem WBA wagi średniej Gennadijem Golovkinem. Dla polskiego czempiona Starego Kontynentu starcie z niepokonanym Kazachem będzie pierwszą walką o tytuł światowy. W piątek na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb najwybitniejszego polskiego pięściarza Jerzego Kuleja. Dwukrotnego mistrza olimpijskiego pożegnały setki sympatyków boksu i wielu utytułowanych członków rodziny olimpijskiej. Król wagi ciężkiej Władimir Kliczko uznał Mariusza Wacha za jednego z trzech zawodników, z którymi najchętniej zmierzyłby się w swoim kolejnym pojedynku. Polski Wiking w czwartek wznowił treningi w Global Boxing Gym. Na ring powróci we wrześniu pojedynkiem w Polsce lub USA. Z Enadem Liczyną zmierzy się 15 września notowany w czołówce rankingu wagi junior ciężkiej Mateusz Masternak. Pojedynek Mastera będzie jedną z atrakcji gali w Bambergu, na której dojdzie do walki o pas IBF w limicie 200 funtów pomiędzy Janem Pablo Hernandezem i Trojem Rosem.